W Ożarowie Mazowieckim latem będzie można latać bez lotniczego sprzętu. Wystarczy skok do aerodynamicznego tunelu. To będzie pierwsza tego typu inwestycja w Polsce. Żeby poczuć się jak ptak, marzy się niejednemu. Już niedługo będzie to możliwe. W Ożarowie Mazowieckim na działce tuż przy trasie S8 powstanie pierwszy w Polsce tunel aerodynamiczny. Inwestor zgłosił się sam, jest pełen pasji i zapału. Wizja aerotunelu, jedynego w Polsce w takim wymiarze, jest dla nas bardzo kusząca. Tunel będzie miał 27 metrów wysokości, a lot w nim będzie przypominał skok ze spadochronem. Tyle, że bez spadochronu. To, co jest tutaj oporem powietrza, podczas skoku będzie wytwarzana, prędkość powietrza będzie wytwarzana przez wentylatory i przez co będziemy mogli się unosić w miejscu. Będziemy po prostu latać. Pomysłem inwestora już teraz zainteresowani są mieszkańcy Ożarowa. Nie ma ze sobą co za bardzo zrobić. Faktycznie może to być pewnego typu rozrywka dla osób, które lubią bardziej ekstremalne sporty. Wydaje mi się, że jest to niezły pomysł. A pan wyskoczył? Pewnie, że wskoczył. Jak tak nisko, to pewnie, że wskoczył. Każdy przeciętnie zdrowy człowiek będzie w tym tunelu mógł latać. Oczywiście będzie z naszej strony opieka instruktorska, że nic się nie wydarzy, nic się nikomu nie stanie. Na pierwsze zyski liczą też władze Ożarowa, choć trudno przypuszczać, że tunel stanie się żyłą złota. Obiekt będzie takim słupem, może nie milowym, ale granicznym i bardzo charakterystycznym. Z jednej strony oddzielającym nas od Warszawy, a z drugiej strony w pewien sposób, oczywisty sposób ze stolicą łączący. Zgodnie z zapowiedziami, pierwsze loty w Ożarowie Mazowieckim już latem.